T26 E4 Super Pershing to gość dzisiejszego odcinka. Pojazd, który towarzyszy nam absolutnie od początku tej gry. Pojazd modyfikowany, wielokrotnie bufowany, inerwiony, odsprzedawany. No, różne rzeczy działy się z tym pojazdem. Niemniej jednak najpierw omówimy sobie jego pancerz. A jest oczywiście co omawiać, jest to czołg średni 8 poziomu, ale absolutnie traktowany jest troszeczkę jak czołg ciężki. Przejdźmy sobie do modelu kolizyjnego, gdyż tutaj dokładniej będziemy mogli przeanalizować tą strukturę pancerza. Chodzi mi dokładnie o właśnie tutaj wygląd tej wieży. Mamy tutaj dodatkowe dospawane płyty, dzięki czemu właśnie ten oto pojazd łapie jak pelikan pociski za zero. Mamy tutaj dokładnie 76,2 mm dolną płytę, która jest wzmocniona, jak widzimy, trzema warstwami lub też dwoma. Czym niżej, tym będzie tego mniej. U góry widzicie tutaj 3 razy 38 mm, u dołu jest to 2 razy 38 mm. Takie są to płyty. Górna zaś płyta to 101,6 mm i mamy tutaj 2 razy po 38 mm warstwówki, natomiast u góry już, tutaj właśnie to jest zawsze ten taki cokół, wzmocnienie, mamy tutaj 139,7 mm plus oczywiście dwie warstwówki 38 mm i u góry tylko jedną 139,7 mm plus 38. Tutaj dokładnie nie jest pokazane karabin maszynowy. Otóż tutaj występuje drobne przekłamanie w tym programie. Przejdźmy sobie na widok wizualny. Ten oto karabin maszynowy nie jest okryty przez te pancerze warstwowe. Jest traktowany jako weak spot i posiada zaledwie 76,2 mm. Wróćmy sobie z powrotem do modelu kolizyjnego. Tak to dokładnie wygląda z boku. Widzimy tutaj te płyty warstwowe, tutaj wzmocnienie tego cokoła, ale jeżeli chodzi o bok pojazdu, mamy tutaj typową amerykańską konstrukcję. Do połowy pojazdu mamy zarówno u góry, jak i u dołowi 76,2 mm, zaś później jest to pancerz zaledwie 50,8 mm. To dla tych wszystkich, którzy chcieliby robić sidescrapa lub też walczyć przeciwko sidescrapowi wykonywanym amerykańskimi pojazdami, wszystkie praktycznie mają właśnie taką konstrukcję, że od połowy pojazdu do tyłu posiadają cieńszy pancerz. Kółka i gąsienice traktowane są jako 20 mm pancerz warstwowy. Miejsce parkowania pocisków artyleryjskich to 22,2 mm. Tył pojazdu 50,8 mm. Sam spód 19,1 mm. No i oczywiście wieża. Wieża tutaj z przodu posiada bardzo potężne wzmocnienie w postaci tej osłony, która ma z boku 38 mm, z przodu, no tutaj absolutnie nie strzelajcie, popatrzcie ile jest tutaj warstwowych pancerzy, absolutnie wszystko będzie wchodziło za zero. Kiedyś tutaj był weak spot, tak zwany, albo inaczej taki punkt celowniczy, strzelało się w te wysięgniki pneumatyczne, które pomagały dźwigać to jarzmo, prawda, z tym wzmocnieniem. Teraz jest to pancerz warstwowy, też tutaj nie strzelajcie. Mamy tutaj do czynienia z garnkiem, który u spodu ma 127 mm, potem jest właśnie 88,9 mm, a na górze jest to 114,3 i jeżeli będziecie strzelać przez te siłowniki, to dojdzie tutaj, popatrzcie, jeszcze do wszystkiego, nawet czasami dwa razy, jeszcze dodatkowe 250,4 mm raz dwa. Bardzo ciężko się tu wbija. Ta krawędź 127 mm dookoła nad jarzmem 101,6 mm. Tutaj bardzo łatwo się wbić albo strzelić tutaj takie po żeberkach wieży 101,6 mm z boku. No i sama wieża, mamy tutaj 76,2 mm. U dołu również 76,2 mm, tył wieży 76,2 mm, no i oczywiście góra wieży 25,4 mm, a garnuszek z góry
dowódcy posiada 114,3 mm. I tak mniej więcej wygląda pancerz naszego wspaniałego Super Persa, a Państwa zapraszam do garażu. A oto tak wygląda rewelacyjny Super Pershing. Dlaczego rewelacyjny? Gdyż moim skromnym zdaniem pojazd ten nie dość, że wygląda nieprawdopodobnie rewelacyjnie, to jeszcze jest, myślę, jedną z najlepszych zarabiarek w tej grze. Jest bardzo, bardzo skuteczny w boju. Po prostu jego cena też jest przeadekwatna do tego, co pojazd sobą reprezentuje. I przypomnę, że oczywiście pojazd posiada preferencyjny matchmaking, który, jak wiecie, nie do końca się sprawdza, lecz ten pojazd po szeregu buffów i zabiegów kosmetycznych naprawdę nieprawdopodobnie świetnie sobie radzi z konkurencją. No jest naprawdę przyjemnym kawałkiem amerykańskiej stali. Mamy tutaj 5-osobową załogę, dowódca celowniczy, kierowca, radiooperator i ładowniczy. Będziemy się poruszać na 5-perkowej załodze. Moduły, które tutaj zalecam zainstalować, to wentylacja, dosyłacz i stabilizator pionowy. Miałem tutaj przez pewien okres czasu optykę, ale naprawdę nie spisywało mi się to. Pojazdem raczej walczy się w pierwszej linii jak ciężkim. Mamy tutaj zasięg sygnału z radyjka 745 metrów, silniczek 610 koni mechanicznych, 20% prawdopodobieństwa pożaru przy trafieniu, co daje nam 11,96 mocy na tonę, 40,2 do przodu, 18 do tyłu, przyjemny obrót dzięki załodze i modułom, 36,74, kamuflaż istnieje w tym pojeździe, 27,96, to jest naprawdę dobra wartość, jeżeli chodzi o tego typu konstrukcję. Mamy wieżyczkę o zasięgu 390 metrów, tutaj nie możemy narzekać, no i oczywiście działko 202 penetracji na PPQ. Tu oczywiście pamiętajmy, że jest to czołg z preferencyjnym matchmakingiem, czyli nie został skarcony. Na PCR-ze, którymi strzela się jest niestety dosyć często, 258, no jeżeli kogoś będziemy chcieli przebić hajekiem, to musi mieć to pancerz około 45,5 mm. Zadajemy średnio 240 punktów obrażeń, z hajeka około 320 przy przebiciu i nasze średnie uszkodzenie na minutę to 1800. Nasz rozrzut na 100 metrów 0,38, a czas celowania to 2,3. Oczywiście jak przystało na amerykański pojazd, mamy tutaj minus 10 opuszczanie działa, plus 20 do góry. Z załogą i modułami zbiliśmy sobie czas celowania na 2,11, rozrzut na 100 metrów zostaje poprawiony do 0,35, a nasz DPM wzrasta do 2181. Punkty wytrzymałości 1500 i suma summarum zasięg widzenia z załogą i modułami 431 metrów. Myślę, że to jest bardzo w porządku i możemy sobie pomknąć pierwszą bitewkę. Zobaczymy, jak właśnie traktuje nas preferencyjny matchmaking. Kiedyś preferencyjny matchmaking wyglądał zupełnie inaczej. Można było być wylosowanym maksymalnie z 3 pojazdami 9 tieru. Tutaj już widzimy kompletnie inną historię. Mamy 4 9, czyli myślę, że jest to najgorsze z możliwych losowań, jakie może się przydarzyć temu zacnemu pojazdowi. Spójrzcie, no wygląd. Rewelacja. Prześwietny. I zobaczymy, jak nam pójdzie. Pojedziemy sobie na lewo. Kiedyś Super Pershing nie był tak mobilny i troszeczkę tam popadł w niełaskę. Potem okazało się, że jest za potężny. Znaczy nie, wcześniej jeszcze okazało się, że jest za potężny. Dostał nerwa na te przednie płyty. Stał się chłopcem do bicia. Można go było odsprzedać. W ogóle i dostać z powrotem złoto, to by był jedyny taki przypadek w historii World of Tanks, gdzie czołg premium mógł być odsprzedany i za to się otrzymywało złoto. Później szereg zabiegów kosmetycznych i buffów, aż wreszcie mamy tutaj finalną wersję. Pewnie i tak coś po drodze wymyślą, ale póki co
Naprawdę Super PS jest rewelacyjną maszyną, a mimo to nie kosztuje wcale dużo pieniążków w stosunku do innych maszyn. To myślę, że bardzo zachęca do posiadania tego pojazdu, szczególnie jeżeli ktoś właśnie lubi amerykańskie czołgi, no to jest po prostu rewelacyjna maszyna. Można bez problemu wziąć sobie ją na twierdzę 8 tieru. Naprawdę radzi sobie prześwietnie. No i tak jak już wcześniej powiedziałem, zarabia naprawdę mega, mega dużo kredycików. No i tu znowu pchamy się do przodu. No proszę. Mamy kredyty, to strzelamy za PCR-ków, tak? Ojojojojoj, co nasz rewelacyjny pancerz przestał działać? T32 na wieżę. Barabum, chociaż tyle. Proszę bardzo, taki szmaciarz nas przebijał, a E50 i standard B nie może. Ten ciężki czołg TGS-2 na pewno nam nie pomaga tutaj. Chcę zobaczyć, gdzie poszły te przebicia i odbicie. Proszę bardzo, po dole za PCR-a bez mydła. Ładnie tutaj spotuje. E75 wyjechał jak ostatni cietrzew. E85, chociaż coś. Pociski śmierci zawsze dobrze działają. Mimo to pamiętajmy, że mamy tutaj nieduży kaliber. Znowu odbicie. No po prostu to lubimy. Bardzo podoba mi się właśnie tutaj mobilność w połączeniu z tym rewelacyjnym pancerzem. Oczywiście szybkostrzelność tego działa. Tanie pociski. Naprawdę idzie bardzo, bardzo dobrze zarobić. I świetnie się przy tym bawić. Na razie tu jednak nie zrobiliśmy jakichś dobrych obrażeń, ale zawsze coś tam uszkadzamy. Mamy tutaj niestety do czynienia. Tu już możemy nie trafić. A jednak. No, Super Pershing, słuchajcie, lubi sobie nie trafić. Dobra, bo ten tutaj coś. Chciałoby się coś podspotować. Standard B na pewno przeładowuje cały magazynek. Ciężkie, zamierzają wyjechać, no panie. Ale tak naprawdę, czy... A, taka zmyłka. Tego jest dwa, ale... Słuchaj, tego jest ek. Wyluzuj pośladki. A, i straciliśmy naszego tego. Co on robi, ten dzięcioł? A ten tutaj? A, jest i żyje. Dobrze. No tego jest dwa, za chwilę zginie. Tak jest. Nasi proszę, jaka tam kamper jada. No właśnie, czy standard B będzie chciał nas objechać? Nie wiem. Nie mamy kompletnie żadnej osłony. Wycofaj się. Sam się wycofaj.
Oj, troszeczkę się zrobiło ponuro. Standard B, proszę, już przy bazie. Ładne losowanko. Oj, 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 oj. Jeszcze tam mają sukę. No jednak, słuchajcie, to E50. Widzimy się przy wynikach bitwy. Niestety pierwsza bitewka zakończyła się porażką naszego zespołu. Mamy tutaj klasyfikację naszego super persa troszeczkę powyżej średniej, troszeczkę powyżej tutaj w środka całej stawki. Nastrzelaliśmy 694 punkty uszkodzeń, zablokowanych przez pancerz 780 i 250 za naszą pomocą. Za tak niewielką bitewkę dostajemy 21 634 kredyciki catching i od razu sobie puścimy następną. No, zwróćcie uwagę właśnie, jakie będą zarobki. Miejmy nadzieję, że będzie bitewka, gdzie będziemy strzelać z amunicji premium i gwarantuję Wam, że mimo strzelania z tej amunicji premium wyjdziemy na plus. To właśnie jest naprawdę duża zaleta Super Persa. Ojej, co tu się będzie działo? Znowu te niszczyciele. Tym razem przyjemne losowanie z szóstkami. Niemniej jednak dwie artylerie, co na pewno nie wróży nic dobrego. Albo pojedziemy do lasu. Nigdy tam nie jeżdżę do tego lasu, ale coś mnie ciągnie do lasu. No, w tym kamuflażu wygląda rewelacyjnie. No, na nieskupionym. Jest, pierwsze obrażenia już wchodzą. Baja, boom, jest i nasz pierwszy frag. Co my tu mamy? Kolega pojechał tu, to też jest bardzo dobry czołg do bicia. No, słuchajcie, przy takim losowaniu naprawdę można świetnie karać. O, jeszcze skręcił wieżę, niestety nietrafiony. Będziemy strzelać w światło czołgu, naprawdę to jest bardzo miękki ciężar. Słuchajcie, póki mamy bicie, doimy do końca, nawet jak zgaśnie, pamiętajmy, że ten pojazd tam stoi. Nic nie szkodzi, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby strzelać w to samo miejsce, naprawdę pociski. Ojej, o, wzięli nam fraga, szkoda. Niemniej jednak już nastrugaliśmy sobie powyżej 1000, bez żadnej straty HP-ków. Skrócimy sobie drogę. No szkoda, chciałem, jakoś się napaliłem na fragi, a tu tylko je, tak wiesz, wiecie, jak ten pierwszy wpadł, to sobie pomyślałem, a może to będzie jakaś dobra bitewka na fragulce, a tu zalizane. Proszę bardzo, Bydium. STG zostawili na bazie, bardzo mnie to cieszy.
Oj, troszeczkę pamiętajmy, że on ma 200 mm na wieży, naprawdę STG, to wszystko praktycznie wchodzi. Tutaj bounce. Detraczek, sympatycznie. O, będziemy po kadłubie mu tulali. Skiełzło na wieżę. Po naszym spocie. Boom. Niestety bez fraga. Chyba ta nie będzie nasza. Szkoda, Pasucci był w zasięgu. Musimy sobie skrócić drogę. Bum! Z magazynem. No, po prostu pogrom. Kiedyś jeżdżenie tak Super Persem było naprawdę uciążliwe, gdyż jego mobilność no, wymagała wiele do życzenia. Teraz, jak widzicie, naprawdę jest świetnie. Mega, mega przyjemny czołg w graniu. Nie nudzący się tak jak wcześniejszy Super Pershing. Dalej rewelacyjny uważam działo, jeżeli chodzi o takiego ciężko meda, tak? Nie boję się tego powiedzieć. No i czy tu go tak? Chyba nie, chyba już po wszystkim. 15 do 5. Mamy tutaj naszego zwycięzcę. No, mogliśmy zrobić więcej w sumie. Tak naprawdę nie wiadomo, jakby się to skończyło, gdybyśmy pojechali na przepychacz. Niemniej jednak jestem zadowolony. Zobaczymy, jakie kredyciki tutaj przynosi nam ta bitewka. Myśli, myśli, myśli. O, proszę, jeszcze coś tutaj dostaliśmy. Proszę. Odznaka mistrzowska trzeciej klasy. Ogień skuteczny, brutal. Nie wiem, o co tu chodziło, ale to nieważne. Użyjemy sobie. Więcej, więcej i najwięcej. Mamy tutaj drugie miejsce w zespole pod względem damage'a. Nastrugaliśmy 1785 punktów uszkodzeń. Dwa fragi, 569 za naszą pomocą. Słuchajcie, o tu musimy odnieść te 50 tysięcy. Nasz wynik to 50 tysięcy, właściwie to 59 tysięcy 600 kredytów. Myślę, że to jest już naprawdę coś. No i pojedziemy sobie ostatnią bitewkę, jeszcze ostatni rzut naprawdę na ten zacny pojazd. Z tego co pamiętam, jeszcze jako ciekawostkę, był to mój 150 czołg w tym garażu. Oj, tu się pojawił jakiś wygląd, jeszcze dostaliśmy. Jakieś naklejki. Dobrze, żeby tu mi się nic nie paliło w garażu. I śmig, ostatnia. Maszyna losująca losuje. No i teraz mamy w sumie klasyczny, najgorszy możliwy matchmaking preferencyjny, tak? Czyli mamy 3 dziewiątki, resztę ósemek i trochę siódemek. No nie wiem, dlaczego właśnie preferencyjny matchmaking zrobił nam w pierwszej bitwie coś takiego, że były 3 dziewiątki. 4, przepraszam, dziewiątki. Takiego czegoś nie powinno być, no ale wiecie, że wszystko do końca nie jest dopracowane. Co chwila robią poprawki, tak? Co nowy update. Oczywiście mówią, że problemy te zostały wyeliminowane. No jak wie, jak jest, to dokładnie wiecie. Niemniej jednak miejmy nadzieję, że ostatnia bitewka naszym Super Persem będzie tip-top. Słuchajcie, zastanawiam się, gdzie jechać. Dużo to deków. Ja bym zaryzykował tą prawą stronę. Mimo to, że mógłbym się czuć lepiej w mieście, bezkarnie przejechać.
Natomiast chciałbym stestować ten pancerz tak porządnie. Dobrze, T-49 przejeżdża. To świadczy na pewno tylko i wyłącznie o tym, że ma wsparcie niszczycieli czołgów. Troszeczkę mu wystaje. Bat schowany. Dwa, sześć, trzy. I to przez tarana będziemy mieli kamikadze. U la 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 la. Nie, nie chcę ogłuszenia. No słuchajcie, obrzyk 263 dla Super PS-a. Myślę, że nawet na złocie przełączymy sobie na amunicję premium. Będzie nieprawdopodobnie twardym orzechem do zgryzienia. Miejmy nadzieję, że nasza arta wesprze nas tutaj. Jest i on. Myślę, że nasze M40 może tutaj spokojnie wrzucić w tą brytwankę. A nie, dojechał do tego. Uuu, ale się posypały drobne ze skarbonki. Oj, 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 oj. I jeszcze słuchajcie. Z kierowcą, popatrzcie, już prawie się nie poruszam. Niech zejdzie ogłuszenie. To masakra. Dobrze, Challenger wykryty. Myślę, że na razie nie będę potrzebował amunicji premium. Nie wiem, jak to się stanie, czy ten drugi strzał od artylerii nie wbije mnie w ziemię. Jak to mnie przebiło, tego nie wiedzą nawet najstarsi górale. Ruszył się. O, powiem wam, z PPK ściągnąć taki czołg. Świetne działo, świetna celność. Nie wiem do końca, gdzie nas przebił. No, trudno. Myślałem, że troszeczkę rozwiniemy tutaj skrzydeł. Niemniej jednak widzimy się przy wynikach bitwy. Ostatnia bitewka zakończyła się porażką. Niemniej jednak dostaliśmy tutaj nasze zasłużone kamikadze, które zrobiliśmy na T-49. Na pewno chłopaczyna się troszeczkę zdenerwował. My zajęliśmy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, szóste miejsce pod względem damage'a w naszym zespole. No popatrzcie, tutaj tylko EBR natrzaskał naprawdę niesamowitą ilość punktów uszkodzeń, jeżeli chodzi o całą drużynę. Mamy tutaj 929 punktów uszkodzeń, 280 zablokowanych przez pancerz, 1 frag, 540 za naszą pomocą, co daje nam 32 289 kredycików za naprawdę słabiutką bitewkę. Takim krótkim podsumowaniem. Słuchajcie, rewelacyjna maszyna, bardzo serdecznie ją polecam i do tańca, i do różańca. Zupełnie nowy, odmieniony Super Pers, który radzi sobie świetnie, zarabia rewelacyjną ilość kredytów, jeżeli chodzi o bitwy. Nie udało mi się pokazać, ale wierzcie mi, że jeżeli macie konto premium i strzela się z amunicji premium, naprawdę zadając obrażenia, wychodzimy zupełnie na plus i to naprawdę sowicie. Pojazd lubi poodbijać, lubi pospotować za naszą pomocą.
Naprawdę świetna, świetna maszyna, która wcale nie ma aż tak wygórowanej ceny w sklepie premium. Ja oczywiście bardzo polecam Super Persa. Z Państwem się żegnam i zapraszam na kolejne filmiki. Pa, pa!